Witam serdecznie. Dzisiaj jest 22 dzień czerwca 2024, Żyda Śląska. Temat jest taki, dlaczego Jezus już nie przyjdzie. Król Jezus już nie przyjdzie. Dlaczego? Bo przyszedł już, ale go nie poznali. Przyszedł, jak był pierwszym razem, był, słowo stało się ciałem. No to zamordowali ciało, które zmartwychwstało, ale oni do dzisiaj czekają na pierwsze przyjście. No Chrystus przyszedł dla tych, co go oczekują, Hebrajczyków 9:28, ale trzeba umrzeć dla religii, dla polityki, dla pragnień ciała, dla tego świata. 1 Jana 2 rozdział 15-18. Także antychryści już byli wtedy, była ostatnia godzina przeciwko Chrystusowi. Także Chrystus już nie może przyjść, bo przyszedł, miał ciało i go zamordowali. I teraz przyszedł, tak przyszło lato, przyszło, bo była wiosna, czyli w czasie się wypełniło, że nowe miasto Jeruzalem jest stworzone na ziemi, do nieba fizycznego, tylko sam Jezus poszedł, 500 uczniów go widziało. No i 12 apostołów baranka, 12 aniołów, tak, to oni wiedzą, ci, co są wybrani i którzy są czujni, no i czuwają dla czystej prawdy, którą jest Chrystus. Także 12 aniołów jest odbiciem 12 apostołów. I apostoł Paweł był apostołem do pogan, a jestem aniołem i cały czas Sodomy Gomory jest, bo taki wielki ucisk zakłamania jest faryzeuszy, że nie rozpoznali czasu nawiedzenia, bo przekłamali swoich za kasę, swoich poddanych. Jak faryzeusze swoich oszukiwali, tak samo każda religia swoich oszukuje. No wiecie, jakie religie, bo Jezus żadnej nie założył, tylko swoją żonę, oblubienicę, Jana 3:29. No i Jezus właśnie przychodzi, ale tylko do wiernych, posłusznych Jego uczniów, w Jego prawdzie, w Jego miłości, w Jego naśladowaniu i w Jego prześladowaniach. Także tylko czysta prawda Chrystusowa daje zrozumienie, w jakim strumieniu czasu żyjemy. Ci, co po prostu nie mają czystych serc, bo dla czystego wszystko jest czyste, dla czystych wszystko jest czyste. Galacjan 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezuchwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Galacjan 5:1. I przychodzi przez to, że my chcemy w Jego imieniu w miłości naśladować Go, jak Abraham miał wiarę. A wiara to nie religia, bo religia to nie wiara. Wiara to jest Hebrajczyków 11 rozdział. No i pośrednika nie ma, 23:20, bo Jezus nie jest pośrednikiem. Pośrednikiem to jest wąż, Watykan, ciało kierownicze, Warlik, ciało kierownicze, pastorzy, księża. To są te węże, pośredniki wasze, bo nam nie jest potrzebny pośrednik, jeśli mamy ducha prawdy, Jana 14:17. Także oni już królują bez nas, tak, a nas nie chcą słuchać, bo my głosimy Chrystusa. Ja, uczulka Dorotka Zbyszek. Dlatego no tylko współczuć, że daliście się zwieść, nie ma zborów Chrystusowych, tylko jest jeden, Rzymian 16:16. Adwentyści nie są zborem Chrystusowym, Świadkowie Jehowy też nie są zborem Chrystusowym. I Duch Prawdy to nie jest Duch Święty. Duch Prawdy daje życie, a Duch Święty jak Święty Mikołaj, Święta Woda, Święty Papież. Tak, wszystko święte. Diabeł jest święty u katolików i kulty diabła mają, Lucyfera. Tak, i wszystkie religie na wzór synagogi szatana, jako córy, idą, mają swoich bożków i mają swoje pieniądze, swoje dziesięciny. A apostoł Paweł, gdy się nawrócił, jak przestał prześladować apostołów, tych, co Jezus wybrał, Dzieje Apostolskie 9:5-25, stał się narzędziem, był kamieniowany, był prześladowany, cierpiał od fałszywych braci. Także służenie Chrystusowi nie jest uciążliwe, jak się ma troszkę odwagi. Łukasza 4:14-26, żeby być uczniem Jezusa, to trzeba spełnić kryteria, bo Chrystus to jest wysoki poziom nauczania jednego nauczyciela, bo ja nie nauczam, ja wam przekazuję, że jestem uczniem Jezusa, że Chrystus do mnie przyszedł, że mam nadzieję, obietnicę, coś mi obiecał, no i czekam na obietnicę. Chrystus dotrzymuje obietnic, a wasi, tak jak w polityce, obiecanki, cacanki, śmierć, a po śmierci macie, po śmierci co macie? Zmartwychwstaniecie i będziecie się uczyć Chrystusa. Po śmierci nie ma zbawienia, tylko jest
zmartwychwstanie, ale są dwa. Ja głoszę pierwsze zmartwychwstanie. Także zabiliście sprawcę życia kłamstwem. Kłamiecie prawdę, przekłamujecie i nie rozpoznaliście, że teraz między opłotki idziemy, tak przymuszamy was. Ale ci zaproszeni 24, no nie wiem, czy wejdą. Ja bym chciał, żeby weszli do prawdy, do miłości, do Chrystusowej, do jednego pasterza. 26, zobaczcie, żeby być uczniem Jezusa, co trzeba zrobić. Także owce, co zgnęły z domu Izraela, powinni się wybudzić, bo wszystkie zasnęły. A faryzeusze, świadkowie Jehowy, adwentyści, baptyści, zielonoświątkowcy, księża, obłudnicy. Zjawiska ziemi, nieba umiecie rozpoznać, a jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? W jakim strumieniu czasu żyjecie? Nie wiecie? Nie słuchacie aniołów? Dlaczego? Bo żeście zamordowali wybranych kłamstwem faryzejskie obłudy. Tak, i wielki ucisk jest. A wybrany ja jestem, a wy nie jesteście wybrani, bo ksiądz Adrian Żanejko jest powołany przez Watykan jako kapłan w sukience, żeby czarować wafelkiem ludzi. Także jak nie jesteście owce, co zgnęły z domu Izraela, to jesteście uparte kozły, bo ja jestem aniołem. Mam tytuł taki bynajmniej, o którym wy nie wiecie. Ja wiem, bo apostoł wiedział, komu służył apostoł Paweł. Także żeście dołożyli do pieca wszystkie religie, strażnice, znaki czasu i żeście sami się zwiedli, oszukali, zagubili. Bo prawda jest prosta. Przyjdź królestwo Twoje, przyszło. W czasie prawdzie miłości przez uczniów Baranek żyje, czeka na was, Ojciec Prawdy.